temat to perły z lamusa. Perły z lamusa, spoko. Perły z lamusa, minuta, Kubinio, finał, OFP 4, zróbcie kos! Yo, Tak dobra, okej. Perły. Bo tak naprawdę ja walę to szczerbo, od jest tutaj perłu, wysyłam go na eksport. Tak naprawdę to teraz to udusi, on jest kurwa perłą, ale nigdy nie był w puszki. Tak naprawdę ja jadę tutaj, ziomek, nie był kurwa w puszki, chyba z klozetowej. Naprawdę, stary, i teraz jadę jeszcze. Jesteś brylantem, jestem diamentem, bo tak naprawdę to jest opcja pewna, nieważne, wspólny przodek, jesteśmy tu od węgla. Od węgla i teraz jadę, ziomek, od węgla, ty od epoki kamienia. I tak naprawdę jadę to ścierwo, od epoki kamienia, bo stoi tu pod sceną, nieważne, jadę tutaj chwilę, to chyba będzie diamenty, ty jesteś tylko takim bursztynem. Tak naprawdę i teraz jadę pierwsze, taki bursztyn na wyprzedaży w Trójmieście. 10, yo, jeszcze 10, mogę tutaj coś tu dopowiedzieć, naprawdę to kurwa teraz fajnie brzmi. Wypiję go jak perłę, on jest pedałem jak Summer drzwi, jak Summer drzwi. Teraz sprawdź to z wagą, bo pijesz kurwa Desperados. To był Kubinio. Minuta na temat perły z lamusa, odpowiadam Geeks na temat 38. Twój temat to stan klęski żywiołowej. Stan klęski żywiołowej. Geeks, minuta. Siemano, jestem Geeksior, siema, cześć. Stan klęski żywiołowej, on nie ma co jeść. I to jest tak, dlatego konsekwencje. Jestem Kubinio, jestem, nie ma mnie, jestem. I to jest dobry motyw, zobacz, w restach, w restach. Ciebie zawsze czekam tu w leckach. Yo, i to jest zatem, bracie, ja tu skąd się na zdjęciu, wiesz, w tym aparacie. I nie ma opcji, przy okazji zobacz słowy. Ja to wiem, to jest styl wolnostylowy. Bo to jest tak, składam takie słowa. Gdyby talent był jedzeniem, to byś kurwa głodował. I nie ma opcji, zobacz jak mnie zatuję. Zobacz, byś głodował, on już głoduje. Yo, i to jest taka akcja, Sakleski żyło. Jakiś tam buduj w paczach. Wiecie o co chodzi? Nie tracę chwili, przejechałem tutaj z Łodzi, mogę nawet się pomylić. I to jest tam, ej, wiecie jak to widzę? Przejechałem tutaj z Łodzi, się mylę. Jakiego rodzice? Ja, i tak to działam przy tym wszystkim, więc to cały czas mogę jechać z siebie, więc to. I to jest tak, zobacz, ej, się zastanów, brak. Skocz jak w parku, stan. Ej, zobacz, mam ten styl, będę cię nakręcał. Nie, chcę cię kręcić jak ten stan i... To był Geeks. Odpowiada Kubinio 30. Bez tematu. Ja jadę tutaj, kolego, mam do ciebie stosunek jak Karpman do Keniego. Tak naprawdę, sprawdź to tu dziś tu. Giniesz kurwa tu w każdym odcinku. To nieważne i wiesz, że ty, powiem jak ci może być 9-7. Mogłeś się ubezpieczyć, ubezpieczyć, tak to gra tu. Mogłeś się ubezpieczyć, na przykład jebany PZU. Tak naprawdę, wiesz, ej, to jest siema. W udach chłopaka jestem, nie ma. Tak naprawdę, tak, to jest żart, ziomal. W udach chłopaka cię chowasz, nie naprawdę. Ej, chowasz i od tego masz kurwa te jebane za kola. U mnie mów co chcesz, to co robi to nie praca, to jest zajawka. Ginę w odcinku, a w każdym wracam. Yo, i nie ma opcji, ja na majkach, bo ty jak są pory, dla ciebie być ze mną to bajka. Yo, i nie ma opcji, wciówka jest tak i zobacz, naprawdę wyłamała żony kwestia. Ej, i to jest tak, mamy to pani Geeksior, może w finale się dogadamy. Yo, ej, daję ci wycisk, nie jesteś ma takim dotykiem, nie wiem na co liczysz. Yo, i to jest tak, ej, to jest taka jada, masz tyle punchy, ile wynosi twoja waga. Zmiana. Ej, on mówi, że mam tyle patrzy, ile moja waga. Dlatego na ludzie wyraziłem sobie ją w gramach. Właśnie tak, i teraz robi się tu dużo. O mój Boże, będziesz miał problem ciągnąć tak naprawdę. Stary, jak tu jadę, brat, ile nas dzieli? To chyba 11 lat. I tak naprawdę, i teraz mam to brzmienie. Za 11 lat się spotkamy na scenie. Jakie na scenie? To jest truskul. Ja będę stał.
czekał, jedne lasze jak na fejnie. Bo zobacz, ej, nie ma lipy, jestem Kingshore, za rok mam już trzy dychy. Yo, a mimo wszystko zobacz kratą, powiem, że kochasz tą kulturę warto. Bo nie ma oczy, weź to z testu i ty na majku, jego patrzę na nią żołna fejku. Yo, jestem graczem pierwszej ligi, wróciłem do niej, patrzę prosto, zjem ściny. Yo, i nie ma opcji, tu masz Giggsa, cały czas moje patrzę, subskrypcja. Teraz zobacz Nieuku, cały czas gram prawa, weź czego chcesz, bo to jest tak, zobacz, to jest ta zabawa, a wiesz o co chodzi, na wolno sobie, na treść. Brawo za tą bitwę! Oczywiście, że tak. Słuchajcie, czy waszym zdaniem finał czwartej OFB powinien zwyciężyć po mojej lewej Kubinia? Czy może finał czwartej OFB powinien zwyciężyć Giggs? Chodźcie, chodźcie. No. Jury na 3-4, lewa Kubinio, prawa Giggs. Lewa Kubinio, prawa Giggs. 3-4. Mają mnie. Tak sobie to kurwa przygotowałem, widzicie? Okej, słuchajcie, mamy dogrywkę, będę się pchać dalej. Jury, bez bitu, z bitem, bez bitu. Okej, bez bitu, zaczyna tym razem Giggs, kończy Kubinio, po 4 wersje. Mam to zacząć, mam to zacząć, muszę, nie? Temat perę z lamusem, jestem perłą lamusem. Yo, i wchodzę z energią, ciągnę, wybrać pracy z czaj. Yo, czyszczę cię jak perwol. Ale tak naprawdę? Wiesz, nie chcę tutaj miedzić, ale kurwa nowy Giggs nie, wybrany w perwolu Black Magic. Tak to właśnie działa, ja bym tutaj chwilę wybrał się w perwolu Black Magic, by mieć lepsze flow i by być murzynem. Yo, ej! Ale ty masz spontan, tak jestem murzynem, nie wiesz co tam jest w spodniach. Ej, i to jest sobie zapocisz, a przepraszam, widać, że nie pamiętam ostatniej nocy. Ale tak naprawdę, jesteś kurwa gejem, a w ostatnią noc to spędziłeś z Bonezem. Tak naprawdę, i to jest całkiem fajne, Giggsu kurwa nie wkręcaj mnie w swoje krzywe akcje. Ej, chcesz mi jechać, to są wolne żarty. Chcesz jechać o murzynach? W Żyli nie ma opcji, Albi. Yo, i to jest tak, gram dziś, ej, chłopie, cały czas nie jesteś nawet albinosem. Yo, ej, tak naprawdę, ja jestem kurwa dobry, wezmę cię do celu i będziesz jak Marion Wielkopolski. Tak to właśnie będzie, stary, i tak naprawdę jadę z tą cipą. Nie jesteś kurwa freestylerem, jesteś tylko egzotyką. Ej, zobaczcie, ja jej pocisnąć nie przestaję. Nazywasz mnie cip, ej, ona tak nie wygląda, tylko tak ci się to wydaje. Bo zobacz, o co chodzi, wracam do akcji. W cipie nie maczamy żadnych swoich, ze swoich wszystkich palcy. Ej, tak naprawdę, jadę kurwa moćku, stanął przed pizdą. A łechtaczka to jest w środku? Ej, tak naprawdę, ej, wiesz o co chodzi? Teraz sprawdź do szpata, dziewczyna go trzyma za głowę i mówi: puść te bato, puść te bato. I to jest tak, pojechałeś, więc życie tobie źle. Tobie chłopak krzyczy i nie dałbym by zapomnieć cię. Ja, i nie mam opcji, biorę cię na cel. Sam nie wiesz, 1-7, 1-8, L. Yo, yo, hej, tak naprawdę ja tu kurwa strzelam. On rucha się z chłopakiem, a w tle leci VN Mega. Tak naprawdę, teraz sprawdź to, Maćku, bo tak naprawdę to ty tu wisisz na głosku. Ja, i to jest tak, że ty zbierasz propsy, ty znasz się na językach, ja na językach dziewczyn, ale tych obcych. Ja, i to jest tak, zobacz, to jest dramat, że jak się kończy porno, on ciągle wali na reklamach. Yo, 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 zróbcie dla nich hałas. Tak jest. W kolejności startowej od dogrywki. Chodźcie, chodźcie, może teraz mi się uda. Bo jak to, kurwa? To macie jeszcze w prezencie od prowadzącego po dwie rundy, żeby było sprawiedliwe. Ale Giggs zaczyna, Kubinio kończy, tak? Dobrze? Dobra, okej. Kubinio, Giggs, Kubinio, Giggs, Kubinio. Tak.
O Jezu, ale zamotaliście, no dobra. Dobrze, dobrze, rozumiem. Dobrze, dobrze, okej. Ej, tak naprawdę ja to zaraz sprawdzam w palce. On już dochodzi wpisując nazwę aktorki porno w wyszukiwarce. Ej, tak naprawdę i sprawdź to tu gremium, bo wiemy kto z nas ma tutaj konto premium. Yo, zobaczcie jaki ma styl, wiadomo kto ma premium. Premium? Nie, masz go ty, bo to jest tak, chciał mieć taki tupet, ale on już sobie kończy, kiedy włączam komputer. Ej, tak naprawdę jesteś ślepą fają. Jak kończy, gdy wyłączam komputer, to wie, gdy go wyłączają. I to jest właśnie ta zależność pewna, bo właśnie trzeba kurwa odbijać od sierpa. Jestem tępą fają, to jest smutną prawdą, bo mi się kurwa to na czubku zdarło od te gardło. Yo, i to jest tak, tam jest spota i cały czas to jest jak cel trafiał, tam jest dziesiątka. Ej, tak naprawdę jadę tutaj w gminę, Giksu, ale kurwa, tutaj są dziewczyny. Ej, tak naprawdę jadę teraz w kurwę, naprawdę jest desperowany, weźcie go poratujcie. Yo, i to jest teraz koniec. I teraz zróbcie dla nich koło. Jeszcze docisnąć, dawajcie do mnie, chodźcie, bo będzie wielkie ogłoszenie wyniku i wielki hałas, wielka wrzawa, największa dzisiaj z możliwych. Proszę was naprawdę o to, bo któryś z nich sobie na to naprawdę kurde zasłuży. Słuchajcie, w kolejności startowej, jurorzy, szanowni i wy przede wszystkim, czy waszym zdaniem tą bitwę i całą dzisiaj bitwę powinien wygrać Giks? Czy może całą bitwę dzisiaj waszym zdaniem powinien wygrać Kubinio? Zapytam jeszcze raz, skoncentrujcie się. Czy waszym zdaniem powinien wygrać Giks? Czy waszym zdaniem powinien wygrać Kubinio? Słuchajcie, a teraz zrobimy tak. Wszystko naprawdę w tej chwili zależy od was, bo jest taka opcja żyli, że naprawdę dali mi do myślenia. Nie pierwszy raz dzisiaj. Każdy z was robi hałas tylko i wyłącznie za jedną osobę. Albo za Giksa, albo za Kubinę. Więc macie tylko jeden głos. Wy wszyscy w tej chwili jesteście jurorami i od was zależy, który z nich wygra też. Każdy krzyczy za jedną osobę. Kto waszym zdaniem był lepszy w tej chwili? I czy waszym zdaniem powinien ją wygrać Giks? Czy waszym zdaniem tą bitwę powinien wygrać Kubinio? Kto krzyczał dwa razy? Okej, okay. Słuchajcie. Lewa, Giks, prawa. Kubinio. 3, 4. Kubinio! Kubinio! Jeszcze jedna. Nie, no panowie. Bądźmy poważni. 3, 4. Kubinio! Brawo, słów, zróbcie kurwa wielki kolas na Kubinio! Żeby to